Rozdział 13. Nocne spotkania w Leńcu. Czyta Grażyna Błęcka-Kolska. Nagle poraziło go w oczy światło latarki elektrycznej. W tej samej chwili usłyszał świst i poczuł w lewym policzku ból. Był tak srogi, że Cezary zaskowyczał i schylił się ku ziemi, chwyciwszy się za głowę. Wtedy świsnęły nad nim nowe razy kija czy bata. Ten, kto go bił, stał o krok przed nim, sapiąc i klnąc. Cezary poznał głos. To był Barwicki. Nienawiść silniejsza niż ból, a przez ból podjudzona i podsycona, dała mu taką moc, jakiej w sobie ani przeczuwał.
rzucił się naprzód z gołymi rękami, szukając przeciwnika, a wywijając rękami w powietrzu, trafił na szpicrutę, którą mu ciosy zadawano. Baryka szarpnął tę szpicrutę, wydarł ją z ręki wroga w mgnieniu oka, ujął za cieńszy koniec przy pętlicy i grubą gałką rękojeści począł prać w ciemność. Trafił w adwersarza i poraził go, widać, w głowę, bo tamten z jękiem zwalił się na ziemię. Cezary znalazł go w mroku i począł w mściwym obłędzie kuć obcasami, gdzie trafił. Mając w ręku narzędzie do zadawania ciosów, bił nim teraz bez miłosierdzia. Barwicki porwał się z ziemi i chwycił Barykę za nogi. Obydwaj wydawali zduszone szepty nienawiści, bijąc się z całej siły pięściami i wodząc po dywanie w zapamiętałej walce. Wtem błysło światło. Laura stała w progu ze świecą w ręce. Zaprzestali bitwy, podnieśli się na nogi. Szepnęła do Barwickiego: skąd się tutaj wziąłeś? Poczekałem na twojego amanta. Wróciłem się z drogi, poczekałem w bibliotece na twojego faworyta, na mojego gościa. Gość o 4:00 w nocy. Wolno mi przyjmować, kogo chcę. I kiedy chcesz, i kiedy chcę. Zgadzam się, moja pani, i zaraz opuszczę te tak gościnne progi. Chciałem tylko gościowi pani zostawić pamiątkę, żeby ją nosił kilka tygodni i wiedział, z kim ma do czynienia. Ty teraz będziesz nosił swoją ruski miesiąc, zaśmiał się Baryka. Jestem tak wspaniałomyślny, że nie będę go wyzywał na pojedynek. Nie chcę pani kompromitować. Ale szpiegowałeś mnie, więc już mnie skompromitowałeś. I z jakiej racji? Przecie nie może pani zaprzeczyć, że zasługiwałaś na czujną uwagę legalnego narzeczonego. Laura nie odpowiedziała. Zwróciła się do Cezarego. Jak pan śmiał wdzierać się tutaj o tej porze? Pańskie nierozsądne amory, pańskie prośby bezskuteczne, na które jestem wciąż narażona, były sobie dobre za dnia jako rozrywka, jako flirt. Ale żeby ośmielić się nocą wchodzić do mojego domu, narażać na taki skandal? Cezary w szaleństwie, nie zważając na obecność kobiety, uderzył Barwickiego. Gruba kula rękojeści ugodziła tamtego w bok głowy i w ramię, aż się z jękiem przygiął. Laura zasłoniła go sobą, krzyknęła: jak pan śmie, to mój narzeczony. Byłoby dobrze, żeby pani odeszła, bo będę go jeszcze bił, a pani mi przeszkadza. Precz z mego domu, młokosie, zawołała z teatralnym gestem. Lauro, rzekł Cezary, przybierając również teatralną pozę. Niech mi się pan natychmiast stąd wynosi, mówiła, błagając go oczyma, żeby wyszedł. Ale Cezary popadł w zajadłość furii. Nie wiedział, co robi. Obrócił momentalnie szpicrutę w rękę, ujął ją za twardą, okrągłą rączkę i usiłował dosięgnąć Barwickiego poprzez rozkrzyżowane ręce Laury. Barwicki, ogłuszony poprzednim uderzeniem, słaniał się poza narzeczoną. Panie Baryka, krzyknęła. A co? Wyjdźże pan stąd. Wyjdź stąd. Dobrze, pójdę. Zaraz pójdę. Nie wiedząc, co już gada, dorzucił. Chciałem wam, narzeczeni, dać błogosławieństwo na nowe, zyskowne gospodarstwo. To mówiąc, smagnął Laurę szpicrutą poprzez twarz i rozstawione ręce, po czym ze szpicrutą w ręce wyszedł. Wałęsał się po polach. Trafiwszy na stuk siana, wygrzebał w nim wnękę i wtulony w nią wył z rozpaczy. Widział wciąż światło w dalekim dworze Leńca i powtarzał sobie, że nigdy tam już noga jego nie postanie. Wyszły nań tej nocy wspomnienia. Śmierć Karoliny,
i zbrodnia głupowatej Wandy. Dlaczegoż to zginęły tamte dwie? Cezary zobaczył swoje rozkosze z Laurą i czuł wszystkimi zmysłami, że ją na zawsze utracił. Kto podźwignął jego rękę, żeby nią uderzył Laurę? To Karolina zadała szpicrutą cios w twarz Laurze. Jakżeby sam dokonać potrafił takiej ohydy, tak nędznego plugastwa? Bić w twarz szpicrutą słabą kobietę, bić Laurę, bić tę, która miliony pocałunków złożyła na jego ustach. Bić te usta, o nędzo, hańbo, bić ją dlatego, że zasłoniła sobą człowieka od uderzeń twardą, ołowianą kulą w ciemię. Kimkolwiek by był ten człowiek nie miał w ręku żadnego narzędzia obrony. Cezary wił się w swej jamie z siana i zatykał sobie pięściami usta, żeby nie ryczeć z bólu. Och, wspomnienia raju, który sam jednym uderzeniem na zawsze zniweczył. Wspomnienie wieczoru w obcym mieście, kiedy w hotelu zastukał do drzwi numeru. Wspomnienie nigdy niezapomniane, wiecznie radosne, skoro te drzwi się otwarły i ręka obnażona od ramienia do dłoni wciągnęła go do wewnątrz. Długo płakał, nie mogąc sobie poradzić. Osaczyły go teraz te trzy kobiety. Spotkał je tutaj, nie wiedząc, że je spotka, i wszystkie trzy skrzywdził. Dla jednej stał się porte-malheur, dla drugiej inspiracją do zbrodni, a trzecią pobił. Ostatnią za to, że go do szaleństwa kochała. Co czynić ze sobą? Jak wybrnąć z piekła wyrzutów sumienia? Co przedsięwziąć? Dokąd uciec przed sobą? Wylazł ze swej nory i zaciśnięte pięści skierował przeciwko domowi Laury. Wygrażał tymi zaciśniętymi pięściami. Wrócił do swej pieczary w sianie. Nabrał kilka naręczy suchej trawy i usłał sobie jakby łoże. Zawinął się w siano i przyzwyczajony na wojnie do leżenia na ziemi, wyciągnął się na wznak. Było zimno. Po nocy cichej, ku porankowi, mroźny wiatr począł ciągnąć polami. Śnieg drobny polatał i pruszył niepostrzeżenie. Cezary widział i słyszał, jak w poprzech pustych pól ostry wiatr zimowy ciągnie w dalekość. Nie mógł spać, gdyż ciało jego drżało, a serce biło prędko, mocno i głucho. Nadto cios w policzek zadany przez Barwickiego teraz narywał jak wrzód. Cezary macał policzek palcami i wyczuwał wzdłuż całej twarzy walec nabrzmiały. Jakże tu teraz zjawić się w Nawłoci? Wrócić i rano zasiąść przy śniadaniu z takim na gębie basałykiem? Przecie to każdy pozna, że od pobicia. Ciotki, Jaśniepani, Skalnicki, księżyna, Hipolit, a nawet Maciejunio. Każdy pomyśli, he, bratku, dostało się po pysku. To na nic. Trzeba uciekać. Uciekać w świat, w szeroki świat. Cezary poczuł, leżąc na wznak na wygrabku siana, kryjącym zmarzniętą ziemię, iż jest znowu sam, jak niegdyś w Baku. Poczuł, że nie ma poza nim nic a nic, a przed nim martwe pole, poprzez które wiatr ciągnie. A do jego samotni nie przyjdzie już niestety ojciec gnany przez miłość tajemniczą siłę z końca świata, bo już go nie ma. Śpi jak kamień, leży jak skiba gliny zmarzniętej i wmarzniętej w głuche pole. Tu znalazła się na drodze przyjaźń, gościnność, przychylność. Wszystko wdeptane zostało w ziemię. Jest znowu sam jeden, jak w Baku. W pewnej chwili od strony leńca dał się słyszeć turkot.
Widać było światło latarni poruszające się równomiernie. To Barwicki odjechał z Leńca. Może by teraz pójść do Laury. Jeden odszedł, przybędzie drugi. To bywa. Zaśmiał się głupio w pustym polu i pobiegł. W oknie Laury światło podniosło się, potem zwolna przygasło. Nie, już nie pójdzie do niej żebrać o miłość po tamtym. Nic nie znaczą przysięgi i zaklęcia, że tylko jeden posiada jej serce. Oszukuje obydwu. To jest pewnością. W drodze swej trafił na znany przełaz do ogrodu. Wszedł do Lenieckiego sadu i w zupełnym prawie upadku świadomości, gdzie jest i co się z nim dzieje, znalazł się przy drzwiach, przez które zawsze wkraczał do tego domu. Nacisnął klamkę. Drzwi były zamknięte. Okrążył narożnik, stanął pod oknem i całą potęgą duszy błagał. Laura, Laura. Ale cały dom wzgardliwie milczał. Okno było zamknięte i cała ziemia milczała. Pokiwał głową, odszedł. Wydostał się znowu na pola i szedł długo, bez celu, niosąc w sobie męczarnię odtrącenia. Znalazł się w lesie. Szum sosen w lesie sprawił mu ulgę, jakby muzyka. Usiadł między sosnami na jakimś pniaku, który ze śniegu wystawał. Ujął głowę w dłonie i patrzył w dzieje uczuć swojego życia. Minęły godziny, zanim się ocknął. Dniało. Biaława siność napełniała las. Wiatr znowu nacisł i niezgłębione milczenie leżało nad tymi miejscami. Wyszedł z lasu i rozglądał się po okolicy. Zdawało mu się, że ją pierwszy raz widzi. W każdym razie w tym lesie nie był jeszcze nigdy, choć zbiegał już całą tę stronę na koniu i piechotą. Poznał, że zabrnął poza wieś chłopską na Włoć, od jej strony południowej, między kościołem i dworem. W pobliżu majaczyły zarośla i drzewa. Wkrótce, skacząc po zmarzniętych zagonach, przyszedł do owych zarośli. Był to cmentarz na Włocki, leżący między dworem a wsią. Cmentarz był źle ogrodzony. Stały jeszcze słupy, niegdyś obrobione do kantu, a dziś sypiące się w próchno. Leżały na ziemi żerdzie przegniłe i śniegiem przydęte. Cezary chciał przeciąć cmentarz, idąc na wskroś. Przypomniał sobie, że był tutaj, na pogrzebie Karoliny. Stanął, rozglądał się. Cmentarz wiejski. Niskie, nie groby, lecz grobki, małe jakieś wzgóreczki, czasem uklepane łopatą i otoczone niegdyś pod wiosnę murawą. Czasem doły zapadnięte w ziemię. Krzyżyk drewniany z wianuszkiem ziela wonnego. Czasem napis na tabliczce z blachy. Imię i nazwisko wypisane czarną farbą z zabawnymi ortograficznymi błędami i prośbą żebraczom o modlitwę, której nigdy nikt nie spełnia. Istny obraz wsi. Tu groby maleńkie, wśród nich marmurowe pomniki ze złoconymi napisami, złamane kolumny z granitu i białe anioły ze zczerniałymi twarzami i wygniłymi oczyma. Tam leżą panowie. W samym środku grób rodzinny Wielosławskich, ogromny, wspaniały, przywalony wielością płyt marmurowych, które deszcz porył w bruzdy. Cezary zbliżył się do tego rodzinnego grobu. Wszakże to tutaj odkopano z boku ziemię, otwarto ceglaną ściankę i wsunięto w czarną czeluść Karusię, uśmiechniętą i wesołą, która miała usta słodsze ponad czereśnie i maliny. Cezary mijał uliczkę prowadzącą w poprzek cmentarza do bramy. Było mu wszystko jedno, iść tu czy tam. Pamiętał, że przy grobowcu rodzinnym była ławeczka drewniana,
na której pani Wielosławska siadała, gdy szła pomodlić się przy zwłokach męża. Na tej ławeczce ktoś siedział. Cezary zawahał się. Tamten podniósł zwieszoną głowę. Był to ksiądz Anastazy. W rewerendzie i kaszkiecie niebieskawym, jakie noszą wiejscy chłopcy w tamtejszych stronach. Dzień dobry, Cezary, rzekł nie swoim głosem. Skąd idziesz i dokąd tak rano? Chciałem odwiedzić Karolinę. Ja także. Idąc na mszę świętą, co dzień rano ją odwiedzam. No, ja ci nie przeszkadzam, módl się. Ja to już jakby z urzędu, a ty w tym wypadku powinieneś specjalnie. Cezary powrócił do swego pokoju chyłkiem, z twarzą osłoniętą, ażeby go zaś kto nie zobaczył, ze śladem ciosu szpicruty na twarzy. Zawiązał twarz chustką, zakopał się w łóżko i zasnął jak kamień. Spał przez cały dzień i część nocy. Obudziło go światło w pokoju i odgłos kroków. To Hipolit Wielosławski stał nad łóżkiem. Cezary niechętnie podniósł głowę. Cezary, co się z tobą dzieje? Nie jadłeś i nie piłeś. Spałem. Dobrze, ale każę sobie cokolwiek przynieść. Co każesz? Proś, żeby mi tu przynieśli herbaty. Jestem cokolwiek niezdrów i dlatego nie mogę iść do stołu. Do stołu nie ma po co, bo już wszyscy dawno śpią. Ale Maciejunio, coś ci sprokuruje. Nie trzeba, poczekam do jutra. Chłopcze, co się z tobą dzieje? Co tam ukrywasz na twarzy? Szedłem przez park wieczorem, gałąź mnie uderzyła w policzek. A dziwna gałąź, która trafia akurat w policzek. Nawet gałęzie dają w naszych stronach po twarzy. Czaruś, cóż ty, bracie, tak się kryjesz przede mną? Nie chcę ci się narzucać, skoro się kryjesz. Ależ nie kryję się, spałem. Czyż nie byliśmy żołnierzami jednego strzeleckiego rowu? Mówił Hipolit ze łzami, chwytając towarzysza za rękę. Poznałem cię do dna i nie mieliśmy obadwaj tajemnicy przed sobą. Jeden za drugiego szedł jakby za siebie samego. Słowo, jeden trupem by się był położył za drugiego. A teraz ty w moim gnieździe rodzinnym zmagasz się z jakimś wrogiem, a mnie w tej sprawie już nie masz za brata? To mnie boli. Są sprawy, z których się zwierzyć nie można przed nikim, nawet przed tobą. Nie ma takiej sprawy, z której ja nie mógłbym się przed tobą zwierzyć. Przecież nie chodzisz kraść koni, ani nie rozbijasz się publicznej drodze. No widzisz, prawie. Kto cię uderzył przez twarz? Gałąź w parku. Nie chcesz mnie? Nie. Rozumiem. Hipolit, braciszku, zostaw mnie. Już między nami nie ma tamtego, co było w rowach. Mam do ciebie jedną wielką prośbę. Wszystko. Pozwól mi pojechać na tydzień, na dwa tygodnie do tego małego folwarczku na Chłodek. Chciałbym być sam, nawet ciebie nie widywać. No i żeby mnie ludzkie oko nie widziało. Chciałbym tę gębę zagoić i pomyśleć w tym czasie nad wszystkim, co mnie tutaj otoczyło. Nie mogę teraz ani tutaj być u was, ani wrócić do miasta. Mam w sobie tuman. Tuman. Dziś dam dyspozycję. Dostaniesz tam izdebkę. Ale to będzie małe, proste. Tam przecie nie ma komfortu. Cezary nie mógł mówić. Wyciągnął do przyjaciela rękę. Hipolit ujął jego dłoń i długo ją ściskał. Wreszcie puścił tę rękę z jękiem. Na Chłodek. Sam.
Ty dardanelski ośle, zmarnowałeś Karusię. Uradziliśmy tutaj w rodzinie, żeby Karusię jakoś wyposażyć. Postanowiliśmy dać jej ten chłodek w posagu. Zdawało mi się, że ty ją lubisz. Marzyłem. Pobiorą się. Osiądą na chłodku. Myślałem, że będziemy przez życie nasze sąsiadami. Następnego dnia rankiem, zanim we dworze na Włockim powstawano, Cezary przeniósł się na chłodek. Nie żegnał się z nikim, gdyż i tak po śmierci Karoliny nie był zbyt dobrze widziany przez mieszkańców dworu. Hipolit odprowadził go osobiście i wręczył ekonomowi Gruboszewskiemu. Cezary przyjrzał się Gruboszewskiemu, a tamten przyglądał się swemu gościowi. Wreszcie zaprosił do wnętrza dworku niezbyt gościnnym gestem. Proszę pana do środka. Z małego ganeczku wchodziło się do sieni wyłożonej płaskimi kamieniami, a z sieni niskie drzwi okute prowadziły do izby szerokiej o kilku oknach. Podłoga w tej stancji również była jakaś falista, leżąc wprost na ziemi. Z pomiędzy szpar między starymi balami podłogi wydostawała się glina czasu jesiennych szaruk i zimowych odwilży. A wielkie letnie ulewy przepływały w poprzek tychże balów, gdyż spróchniałe i zbutwiałe przyciesie nie mogły ich już po staremu odeprzeć i powstrzymać. W dużym pokoju stały dawne meble z mocno obdartym pokryciem. Na ścianach wisiały landszafty zakurzone i zczerniałe. Duży, czarny stół na próchniejących nogach stanowił centralny punkt tego domu. Stała tam kawa w imbryku, śmietanka w dzbanku pobielanym, leżał chleb symetrycznie otoczony przez maselniczkę, cukierniczkę, stanowiącą piękny zabytek czasów dawno minionych. Przez stare noże zgładzone od ostrzenia i krajania oraz przez widelce z powyłamywanymi zębami. Stary pan Gruboszewski wziął z rąk Cezarego walizkę i zaniósł ją do następnego pokoiku o jednym oknie. Tam ustawił ostrożnie walizkę przy łóżku z jesionowego drzewa, zasłanym poduszkami niebieską jedwabną kołdrą. Mamy tylko dwa pokoje, proszę jaśnie pana, sumitował się pan Gruboszewski, więc tutaj jaśnie pan raczy rozgościć się według swego życzenia. Ja ze współmałżonką będę w pierwszym pokoju. Państwo już dawno tutaj mieszkają, na chłodku? Pytał Cezary, żeby tylko coś powiedzieć. 35 lat, proszę łaski pana. Idzie na 36, odkąd my na chłodek nastali. To kawał czasu. Nic się w tym domu nie zmieniło przez te długie lata. Te same ściany, te same belki, ten sam dach, te same graty. Domisko to stare jak świat. Na belce w tamtej stancji napis Anno Domini 1782. Na ganku cztery słupy. Jeden jest niepewny. Tknąć go palcem wylatuje. Już tak wylatuje 24 lata. Wszyscy wiedzą w domu i w okolicy, od tego słupa z daleka, bo może przytłuc. A czemuż go pan nie przytwierdzi mocnym bretnalem? Nie mój dom, a słup i tak latami stoi. Proszono do śniadania. Przy śniadaniu, które było takie samo jak w nawłockim dworze i takimi samymi obstawione ceregielami, rolę Maciejunia pełniła pani Gruboszewska. Jejmość w obcisłym czarnym stroiku oraz w czarnym nakryciu głowy siwej, łysawej
jejmość chuda i koścista, której widok nieco Cezarego przestraszył. Zapraszanie i nastawanie do obiadania się było intensywniejsze niż w Nawłoci. Radbym dziś zobaczyć gospodarstwo, młyn, wieś, porozmawiać z ludźmi, posłuchać, co też mówią, jak mówią. Gruboszewski nie miał ani cienia wątpliwości, że stoi przed nim człowiek, który chce go wygryźć z posady, wysadzić z ekonomii na chłodku. A co to za przygodę, szanowny pan, mieć musiał, że aż taką kresę przez oblicze wyniósł? Czy to jeszcze z wojny? Nie, upadłem w nocy na schodach i skaleczyłem się tak mocno. Pani zaczęła doradzać użycie rozmaitych medykamentów. Zalecała zwłaszcza maść ze świeżego wosku, oliwy i terpentyny. Pobiegła truchcikiem do spiżarni za wielką kuchnią, żeby tę maść przygotować według starego przepisu, który się nazywa po łacinie unguentum, a który jeszcze ojciec szeroko chłopom aplikował. Nim powróciła z maścią, Cezary wymógł na Gruboszewskim spacer do młyna i dookoła zabudowań. Młyn był stary, typu panującego nad rzekami i stawami polskimi, jeżeli nie za Jagiellonów, to na pewno za Stefana Batorego. Było w tym starym klekocie coś pięknego, gdy się tak w dobie aeroplanów obywał bez żelaza, posiłkując się według prastarego obyczaju kamieniem jeno i drzewem. Jego pierwotne drewniane maszyny, walce, skrzynie, żarna, rzeszota, sita i pytle były wymyślnymi wynalazkami cieślów. Sylwester, młynarz na chłodku, siedział w młynie kilkadziesiąt lat, bo nastał tu jeszcze przed Gruboszewskim. Dziwiła Cezarego rozmowa z wieśniakami. Słuchali, gdy im opowiadał o wojnie. Synów na tej wojnie mieli, braci, krewniaków. Lubili gadać i słuchać tylko o realnym, o widocznym, dotykalnym i tutejszym. Wszystko musiało być na przykładzie z tej okolicy. Wszystko musiało się tutaj przydarzyć i o tutejsze stosunki zaczepiać. Wszystko, cokolwiek mówili, czym się interesowali, zahaczało się o jadło i napitek, obracało się dookoła opału i odzienia, przeżycia zimy i przednówka, doczekania drugiego lata. Siedział we młynie aż do obiadu, wciąż z chłopowinami pogadując. Później, przed samym już obiadem, obszedł stajnie, obory, stodoły i śpichlerz folwarczny. 2 tygodnie spędził na chłodku. Wstawał rano do dnia, to znaczy o ciemnej nocy grudniowej. Szedł spać z kurami, to znaczy około 5 po południu. Co dzień był gdzie indziej. We młynie, na gumnie, przy młotce cepami, wianiu, mierzeniu i odstawianiu do śpichrza gotowego ziarna. W lesie podczas rąbania sążni drzewa na opał. Przy połowie ryb na wilion, w oborach, przy udoju wieczornym i rannym. Nadto łaził po wsi, wstępując do chałup nowo poznanych gospodarzy. Patrząc na skręconą staruszkę, która na snopku słomy w stodole pomimo wszystko skonać nie mogła, a żyć w tych warunkach nie mogła również, wspominał matkę swą i jej ostatnie godziny. Cezary plątał się teraz wśród mieszkańców wiosek, przypatrywał się ich robocie i odpoczynkowi. Wglądał w ich garnusie, badając, co też jedzą. Przebiegał na włockie lasy, obserwując źle żywionych podrostków, wyschłe, schorzałe babiny, jak obłamywały gałęzie suche, a potem
wiązki ich dźwigały na plecach, upadając pod ciężarem. Wlokły się, ażeby w mróz srogi ogrzać ręce i warze zgotować przy ogniu. Zaprawdę, gdy huczał srogi polski wicher, serce mu nieraz pękało. Pękało tak głęboko, iż własne jego zgryzoty przymierały. Zjadł wilię w domu ekonomostwa Gruboszewskich, w gronie rodziny, synów, zięciów, córek i ich potomstwa. Nie chciał być wigilię w Nawłoci, pomimo że szrama na twarzy dawno się zagoiła i tylko nieznaczna siność wskazywała, że tam niegdyś było cięcie zdrowe. Na próżno Hipolit Wielosławski przyjeżdżał na chłodek, na próżno wyprowadziwszy przyjaciela w pole, błagał go o przybycie do Nawłoci. W czasie tej to Hipolita wizyty padła wiadomość rzucona mimochodem. Ale, ale, czy ty wiesz, Czaruś, że piękna sąsiadka jest już panią Barwicką? Nic o tym nie wiem, mruknął Cezary, czując, jak w nim serce i krew w żyłach lodowacieje. Ta wiadomość w serce go poraziła. Teraz już zgasły wszelkie tajne nadzieje. Pewnego dnia oświadczył Gruboszewskiemu, że już ma dosyć. Dłużej już nie będzie marudził. Odjeżdża do miasta. Powraca do swoich trupków w prosektorium. Gruboszewski ucieszył się, jakby mu kto cały chłodek na własność darował. Cezary napisał do Hipolita bilecik z prośbą o konie do stacji. Zanim konie nadeszły, zebrał swoje manatki, zapakował walizkę i pojechał do Nawłoci. Pani Wielosławska i ciotki, Michał Skalnicki i Maciejunio. Ksiądz Anastazy odjechał już był do swej parafii, gdzie pełnił obowiązki wikarego. Słowem, wszyscy żegnali go ze smutkiem, w którym jednak nie było za tym gościem żałoby. Patrzyli na niego spod oka i żegnali go gorzkim pozdrowieniem. Trzeba było pożegnać jeszcze Turzyckich. Cezary rad by był uniknąć tej wizyty, ale nie było sposobu wykręcić się. Wspaniałe hamany cugowe, czarna para, zaprzężone do malutkich saneczek, z delią niedźwiedzią na nogi, biła kopytami przed Arianką i rozmiatała śnieg. Wizyta nie mogła być długa. Cezary chwilę zabawił, ucałował rączki pani, coś tam naopowiadał przyjemnego i cmoknął wąsika pana. Zbiegł ze schodów. Gdy już miał wyjść z wielkiej sieni, udało mu się jeszcze rzucić okiem na schody. Wtulona we wnękę głęboką, nachylona nad poręczą, czaiła się tam Wanda blada, jak mur bielony, obok którego tkwiła. Wychudła i jakaś zestarzała. Oczy jej podkute czarnymi obwódkami wlepione były w pana Czarusia, który tak ciężko na jej życiu zaważył. Spostrzegłszy, że patrzy w jej stronę, skinęła ku niemu dwukrotnie głową, a gdy ukłoniwszy się z daleka, wybiegł ze swoją walizką w ręku, wtuliła się w zimną wnękę. Jędrek ledwo mógł utrzymać lejce karych. Pognały jak burza środkiem alei. Odwrócił się z pytaniem. Naprost czy na leniec? Jedź jak chcesz, zdążymy na pociąg. Wpakujemy się między opłotki. No więc na leniec, ruszaj. Bata, nie waż się lejcami lekko. Konie poniosły sanki szeroką drogą. Cezaru podniósł oczy na te okolice, siedlisko takich uniesień, a teraz zwierciadło takiej żałości. Cóż to się stało z tą ziemią?
Folwarki okoliczne na tle białego śniegu zawleczone były niebieskawą mgłą i miały w swych kształtach smutek, obcość. Cezary przypatrywał się pałacykowi. Wchłaniał oczyma po raz ostatni kształt dużego okna na górze, barwy ogrodu. Okno było zasłonięte firankami. To znak, że pani nie ma. Nie dał rady. Grube, samotne łzy, z całej siły trzymane pod powiekami, spłynęły po policzkach. Hipolit Wielosławski udawał, że ich nie widzi. Coś gadał do Jędrka, o coś się złościł, krzyczał: trzymaj naręcznego, trzymaj go. Tylko mocną, żołnierską ręką objął w pół Cezarego i pod pozorem obawy, żeby kolega nie spadł z wąskiego siedzenia, przycisnął go z całej siły do piersi. Brawa.